Siemanko, siemanko, nas bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku i otworzymy sobie dzisiaj paczkę, zrobimy unboxing sprzętu gamingowego, a dokładnie słuchawek, myszki i klawiatury i będzie jedna rzecz do wygrania, o tym się też dowiecie za chwilę. Nie będę zdradzał na samym początku, co jest do wygrania, ale uwierzcie mi, naprawdę warto. Paczuszka jest od firmy Cougar i zobaczymy, co jest w środku, jak to wygląda, bo szczerze mówiąc wiem, że dostanę 3 rzeczy, ale nie wiem jakie, więc otwórzmy sobie to, a potem zrobimy następną część filmu z testem. Poopowiadam trochę po jakimś czasie, bo ja zwykle robię tak, że nagrywam odcinek, a potem sobie przez powiedzmy kilka dni coś tam testuję i dopiero dogrywam następną część, więc potem będzie teleportacja o 7 dni, tak mniej więcej, albo kilka dni, zobaczymy. A tymczasem muszę to jeszcze jakoś otworzyć, ale to jest zaklejone. Nawet nie wiem, w którym miejscu mam to otwierać, szczerze mówiąc. No, ale... O Jezu, chyba zabiłem słuchawki. Nie, żartowałem. Kto to zaklejał? Może nóż kuchenny to nie jest najlepszy pomysł, ale... Ło, bąbelki. Będę sobie strzelał. Ok, pierwsza rzecz, jaką mamy, to są słuchawki. Od razu je otworzę. Może nie całe, ale otworzę tak, żeby było widać. Takie słuchaweczki. Wyglądają dobrze, a czy są dobre, to będziemy potem sprawdzać. Następno, czy mam tu 4 rzeczy? A miały być 3. Dobra, ok. Myszka. Myszka gamingowa. Revenger S. Podobno 12 tysięcy DPI. Aczkolwiek i tak wszyscy grają na 400 albo 800, no ale... Fajnie, jak się ma dużo DPI w myszce, można potem koledze powiedzieć, że się ma dużo DPI w myszce. Podkładka. O, bardzo dobrze. Duża podkładka. Na razie nie będę otwierał. Potem zobaczyć, jak to wygląda, jak już jest wszystko zmontowane z biurkiem. I gwóźdź programu. Klawiaturka. I klawiaturka. Klawiaturę otworzę akurat, dlatego że klawiatura jest... To kolejna, bo ja innych nie dostaję, nie? Mnie trzeba wysyłać rzeczy debiloodporne, więc klawiatura jest debiloodporna, czyli dla typowego, prawdziwego gracza, bo taka zwykła klawiatura nie dla prawdziwego gracza nie jest debiloodporna, a ta musi być. A co to znaczy? To znaczy, że jest ona metalowa. W sensie, o jak ładnie ona jest tu zapakowana. W sensie, musi być klawiatura taka. O, żeż w mordę. Żeby nie można było jej rozwalić za bardzo, przynajmniej za szybko, nie? I tak lewe... Amelinium! Tak. Debiloodporna klawiatura. No dobra, słuchajcie. Pootwierałem, porozpakowywałem. Ja to idę wszystko podłączyć, idę potestować i za chwilę się dowiecie, czy warto jest ten sprzęt kupić, czy nie. A do wygrania jest klawiatura. Postanowiłem, że rozdam klawiaturę, dlatego że klawiaturę posiadam. Nie mam po co jej wymieniać, acz nawet jak ta będzie lepsza, a prawdopodobnie widzę, że tak może być. Ale chcę rozdać, bo to jest chyba jedna z najdroższych rzeczy, jaką dostałem, więc po prostu ona idzie do Was. Na końcu odcinka dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby takową klawiaturę, dokładnie tą klawiaturę, żeby wygrać. A jadę to podłączać i zobaczę, czy rzeczywiście ten sprzęt jest warty zakupu. Widzimy się za chwilę, znaczy dla Was za chwilę, a normalnie to pewnie za kilka dzionków, także... no. Przejdźmy teraz do recenzji po mojemu
całego tego sprzętu, który dostałem i zaczniemy sobie od klawiatury. Wykonanie tej klawiatury jest naprawdę mega solidne i nawet osoba, która bardzo denerwuje się podczas grania, będzie musiała się mocno nastarać, aby ją uszkodzić. Atak X3 RGB, bo tak właśnie nazywa się ta klawiatura, oferuje elegancką konstrukcję z aluminiową płytą, oświetleniem RGB LED, przełącznikami mechanicznymi Cherry MX, zaawansowanym systemem Mac. Klawiatura została wyposażona w najpopularniejsze przełączniki, które gwarantują okres co najmniej 50 milionów kliknięć. Klawiatura posiada także wbudowaną pamięć, która pozwala na zapisanie 3 pełnych profili konfiguracyjnych oraz pozwala zachować te konfiguracje, nawet jeśli przeniesiecie swoją klawiaturę i podepniecie ją do innego komputera. Jeżeli chodzi o bajery, to zakres podświetlenia RGB to ponad 16 milionów kolorów. Wszystko można ustawić z oprogramowania dostępnego na stronie producenta. Cena klawiatury niestety jak dla mnie jest dość wysoka, bo kosztuje około 450 zł i poza ceną niestety nie mogę się do niczego innego przyczepić. Przejdźmy teraz do słuchawek i zaczniemy od wykonania. Słuchawki Cougar Immersa TI to model gamingowy przeznaczony dla najbardziej wymagających zawodników. Urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów, które zapewnią długą żywotność. Na przetwornikach wykorzystano bardzo miękki, elastyczny materiał, który pozwala na wielogodzinne granie bez uczucia ucisku czy bólu uszu po ściągnięciu słuchawek. Jeżeli zaś chodzi o mikrofon, który wbudowany jest na stałe w słuchawkach, to cały opis słuchawek został wykonany właśnie na nim, więc sami możecie ocenić jego jakość. W przypadku Immersa TI cena to około 200 zł, a więc tutaj duży plus dla producenta, bo nie jest to dużo patrząc na jakość dźwięku i ich wykonanie. Nie byłbym sobą, jakbym się czegoś nie przyczepił, a więc minusem na pewno jest fakt, że w słuchawkach wygląda się przekomicznie, bo gąbki są bardzo duże i głębokie. Dodatkowym minusem kosmetycznym jest brak jakiegokolwiek świetlenia. Takowe występuje dopiero w słuchawkach Immersa TI Pro, które są ponad 2 razy droższe. Czas na myszkę. Revenger S to w sumie nieduży szczur, a więc raczej dla osób, które posiadają średniej wielkości rękę. Szczurzysko bardzo dobrze się prowadzi, ponieważ posiada teflonowe ślizgacze. Przyciski chodzą delikatnie i precyzyjnie. Zakres DPI można ustawić od 100 do 12 tysięcy, aczkolwiek jak w przypadku wszystkich innych myszek, to DPI jest tak naprawdę tylko po to, aby raczej się nim pochwalić, bo chyba nikt z graczy nie korzystał z górnych zakresów DPI. Niestety cena nie powala, bo kosztuje ona około 250 zł. Super niespodzianką dla mnie była podkładka, która znajdowała się w kartonie. Pierwszy raz spotkałem się z tak grubą i miękką podkładką, a zarazem z tak śliską powierzchnią, która nie hamuje żadnych ruchów. Wymiary to 800x300 i śmiało mogę powiedzieć, że nigdy nie używałem lepszej podkładki, więc tutaj niestety chyba nie mogę się niczego przyczepić. No i po całym opisie możecie zobaczyć, jak wyglądam w tych słuchawkach i właśnie tak w nich wyglądam, czyli troszkę jak myszka Miki i jest to niestety ich taki mały minusik, ale jeżeli chodzi o dźwięk, to naprawdę jest pierwsza klasa i przerzucam się chyba na razie na te słuchawki, zresztą sami zobaczycie na live'ach. A teraz jeżeli chodzi o konkurs, bo obiecałem, że do wygrania będzie klawiatura, czyli klawiatura Cougara i tak, jest ona do wygrania. Żeby ją wygrać, musicie wejść na mojego Facebooka, który jest w opisie. Nie musicie go lajkować, bo nie jestem tą osobą, która namawia na to, że o, lajkujcie fanpage czy coś, ale musicie wpisać się na oryginalnym swoim profilu pod zdjęciem ze sprzętem i tam, gdzie ogłosiłem, że jest konkurs do wygrania, jest ta klawiatura. 450 zł tyle ona kosztuje, więc mam nadzieję, że ktoś się ucieszy, wystarczy, że cokolwiek wpiszecie, nie wiem, że chce wygrać czy coś w komentarzu, żebym mógł po prostu z tych komentarzy wylosować jedną osobę i potem do niej napiszę i jej tą klawiaturkę wyślę. Także ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Szczególnie, że w końcu mogę zrobić porządny giveaway, więc ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam. Zostawcie proszę łapkę. Trzymajcie się. Cześć.